Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj mam propozycję zdecydowanie dla Pani, choć na pierwszy rzut oka to co trzymam w ręku wydaje się w pełni uniseksowe. Tak naprawdę jest ze względu na właściwości, które zaraz będę demonstrował, etui zdecydowanie skierowane do płci pięknej, ponieważ mamy tutaj pokrowiec, który w pewnym sensie troszkę zmienia Wasz smartfon w pewnego rodzaju elegancką torebunię po prostu. Zaraz pokażę, o co chodzi. A co tutaj mamy w ogóle? Jest to etui Cyril Classic Charm. Cyril to submarka Spigena, czyli jednego z największych producentów tego typu akcesoriów na świecie. Bardzo znanej, bardzo renomowanej marki. Cyril to są właśnie pokrowce Spigena, które mają być troszkę inne od tych ich klasycznych linii pokrowców, właśnie idące gdzieś w stronę trochę takich bardziej modowych rozwiązań, trochę bardziej glamour, nieco eleganckich. I tak właśnie jest w przypadku Classic Charm. Występuje to u nas w tym momencie w dwóch wariantach kolorystycznych, beż i czerń. Czerń to po prostu czerń, także pozwólcie, że zdecyduję, że zostawimy sobie do prezentacji wariant beżowy. One oprócz tego absolutnie niczym od siebie się nie różnią, a ja już szybciutko pokazuję Wam, dlaczego to etui może być dla Was interesujące. Na pierwszy rzut oka klasyczny case, prawda? Ciekawość mogą wzbudzać tutaj te dwa kółeczka, które sobie dyndają na dole. I nie, to nie jest ten element, który już ma sprawiać, że to etui jest kobiece w moim mniemaniu, ponieważ to nie jest żadna dekoracja, to jest czysto funkcjonalne. A samo etui w wykonaniu łudząco przypomina coś, co właśnie jest w pełni uniseksowym rozwiązaniem, czyli Cyril Kajouk. Ten pozbawiony jest po prostu najzwyczajniej w świecie tej dodatkowej funkcjonalności, którą zaraz będę prezentował. A ta funkcjonalność, tu wszystko rozchodzi się o ten pasek, który wygląda jakby żywcem tak naprawdę odpiąć go, po prostu wyjąć z małej damskiej torebki. Pasek wykonany z imitacji skóry, bardzo ładnej imitacji skóry. Mocny, dosyć sztywny, ale nie tak sztywny, żeby przeszkadzał. I pasek, który pozwala po przypięciu sobie do takiego etui właśnie zarzucić je sobie po prostu jak torebkę na ramię. Choć nie tylko, co też zaraz Wam pokażę. Natomiast jest to rozwiązanie bardzo, bardzo ciekawe, z którego widziałem już sam, że wiele pań korzysta. Takie rozwiązanie bardzo lubi też moja żona i bardzo sobie chwali. Widuję zwłaszcza latem bardzo dużo pań tego typu rozwiązania coraz częściej wybierają. Dlaczego mówię, że latem? Bo sukienki rzadko mają kieszenie. Po prostu. Więc na przykład, jeżeli chcemy sobie wyjść na spacer lekko, nie potrzebujemy torebki, ale chcemy zabrać telefon na wszelki wypadek, no bo przecież i tym zapłacimy i przy okazji jesteśmy w kontakcie. No to rozwiązanie idealne tak naprawdę. Przewlec sobie to możemy po prostu przez szyję, co ja teraz zrobię i zobaczcie, jak ładnie wyglądam teraz. Oczywiście mamy tutaj w pełni regulowany ten paseczek, także długość sobie dobierzecie. A jak to prezentuje się w ogóle z telefonem? No bo też telefon tutaj w tym wszystkim ma być. I teraz tak, co ważne, bo tutaj może na przykład takie pytanie paść, a czy telefon z tego jakoś nie wypadnie? Nie, nie wypadnie. Siedzi bardzo mocno w takim pokrowcu, to jest świetnie spasowane, bardzo dobrze telefon się w tym trzyma, nie ma takiej możliwości, żeby on sobie nawet mocniej szarpnięty w jakikolwiek sposób z tego pokrowca wypadł. Tutaj po wciśnięciu do środka te krawędzie nawet ciężko jest rozgiąć de facto. Oczywiście nie musimy się siłować jakoś wybitnie, żeby ten telefon wyjąć, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że robimy to po prostu jakby metodą, tak? No nie, przecież nie próbujemy w ten sposób wciskać tam palców, tylko odginamy jeden róg, drugi róg i już telefon wyzwalamy. W innym przypadku nie ma takiej możliwości. Czy to może się urwać? Też nie może się urwać. No to jest, zresztą no jak widzicie, całkiem mocne karabinczyki. Dodatkowo tutaj też te kółeczka są z całkiem grubego metalu, a wszystko wokół, jak zwrócicie uwagę, też takiego dosyć masywnego nabudowania tutaj wokół. Tego materiału jest dużo, także to samoczynnie urwać się nie może. Dokładnie tak samo, jak nie urywają się po prostu wasze torebki, prawda? Tak same z siebie. Dodatkowo ten pasek nie musi być na ramię. Możemy sobie tutaj ten ostatni fragment odczepić, ponieważ tutaj też po drodze jest karabinczyk. Jeżeli wypniemy sobie tą część i zostawimy tylko to, to możemy to przemontować w ten sposób,
I wtedy zamiast całego długiego paska mamy po prostu uchwyt na nadgarstek. Też bardzo przyjemne rozwiązanie. Rozwiązanie, które istnieje przecież w ogóle. Takie krótkie smyczki na nadgarstki przecież są całkiem również popularne. No to jest fajne, no telefon wyślizgnie nam się z ręki, ale po prostu no, nie leci na ziemię, tylko wisi sobie dalej na nadgarstku. I dokładnie ta sama zasada jest tutaj. Możemy sobie to przewlec w ten sposób, i też mamy pewność, że telefon nigdy nie upadnie nam na ziemię. Zostawmy sobie to przytroczone, bo nawet ładnie wygląda, a porozmawiajmy sobie teraz jeszcze o samym etui. Etui również jest zdobione imitacją skóry. Jest to oczywiście skóra ekologiczna, także produkt jest vegan friendly. Design bardzo prosty, jak widzicie. To jest w zasadzie bryła o jednym kolorze ze zmienioną fakturą, no bo mamy tutaj właśnie tą fakturę skóry licowej i gładką, ale matową, jakby obwolutę dookoła. Bardzo przyjemnie matową, przez co uchwyt jest bardzo pewny. I wydaje mi się, że nawet byśmy mieli spoconą rękę właśnie w letnie upały, nie będzie to prześlizgiwać nam się po palcach. Wnętrze pokrowca również wyściełane jest bardzo miękkim materiałem. Tutaj za to mamy coś troszkę imitującego zamsz bądź welur. Bardzo miękki, bardzo przyjemny materiał, który sprawia, że też jest to po prostu bardzo przyjazne obudowie waszego telefonu. Przyciski chodzą rewelacyjnie, mięciusieńko, leciutko. Mamy dostęp, rzecz jasna, do wszystkich. Złącz, do głośników, wyspa aparatów jest chowana za delikatnym rantem. No, minimalna jest to ochrona, więc warto oczywiście obiektywy zabezpieczyć sobie jeszcze jakimiś takimi nakładkami, cambringami bądź po prostu szkłem hartowanym. Dokładnie tak samo jest w przypadku ekranu. Tutaj delikatny rancik oczywiście istnieje, natomiast nie ma go dużo, więc też nie zaszkodzi dodatkowa ochrona szkłem hartowanym. Natomiast też nawet odłożony w ten sposób telefon na w miarę gładką powierzchnię nie będzie stykał się nigdy ekranem z podłożem. A to etui ma jeszcze jedną super cechę, której musimy sobie teraz wspomnieć, ponieważ, drogie panie, gdybyście akurat nie chciały nosić tego na nadgarstku czy jako taką torebunię śmieszną bądź przerzucone przez ramię, to jest jeszcze jedna opcja, z której na pewno warto korzystać, z której być może będziecie chciały korzystać. To etui mianowicie ma magnes, ma MagSafe. Czyli otwiera się przed nami, a w zasadzie inaczej, może nie otwiera, no bo na przykład to jest iPhone, czyli on ma swój magnes zbudowany. Ale wiadomo, że nawet iPhone, który ma swój własny MagSafe, ale wrzucony w etui bez MagSafe'u, w zasadzie przestaje być funkcjonalny. Ponieważ ten magnes jest za słaby, żeby działać przez etui, więc etui musi mieć swój i to etui swój MagSafe ma. I w związku z tym możemy korzystać sobie na przykład z takich ładowarek biurkowych, czy dokładnie takich samych, ale samochodowych. Są powerbanki magnetyczne, są selfie sticki magnetyczne i to wszystko są bardzo ciekawe akcesoria, bardzo wygodne akcesoria, zdecydowanie wygodniejsze, niż takie uchwyty samochodowe, też szczękowe, takie klipsy, które łapią nam telefon. To chyba rozumie się samo przez się, że to po prostu jest wygodniejsze. Jeden ruch, klik. I już. I to trzyma się nieźle. Ten magnes jest dosyć mocny. Ten magnes jest, powiem tak, podobnie mocny, co ten na nagim iPhone'ie. Czyli wystarczający najzwyczajniej w świecie do tego, żeby pewnie spoczywać sobie na takim uchwycie nie tylko na biurku, ale spokojnie i w aucie, czy właśnie na końcu selfie sticka. To sobie nie spadnie samo z siebie. To trzyma się całkiem, jak widzicie, solidnie. A zatem mamy tutaj etui, które jest no, nie tylko ładne, bo jest niewątpliwie ładne i bardzo, bardzo eleganckie, ale etui, które ma też ciekawą, dosyć oryginalną funkcjonalność, której jestem pewien, że wiele z Was poszukuje. Mi to rozwiązanie się bardzo podoba. Etui wykonane i spasowane jest naprawdę świetnie. Poziom ochrony też jest naprawdę wysoki. Gdyby nawet zdarzyło się, że pomimo tych wszystkich zabezpieczeń, pasków, telefon w takim etui upadnie nam na ziemię, nic nie powinno się złego wydarzyć, o ile będzie to wysokość taka, no powiedzmy, upadek z ręki, no, a nie z drugiego piętra. A zatem, ja od siebie gorąco polecam i mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym etui. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.